Niekontrolowany rozrost miast, chaotyczna zabudowa, nadmierne wykorzystanie gruntów. To zaledwie kilka powodów, które doprowadziły do reformy systemu planowania przestrzennego. Już od 2026 roku zaczną obowiązywać nowe uwarunkowania planistyczne. Jak wpłynie to na tworzenie planów i z jakimi wyzwaniami będą musieli się zmierzyć architekci, urbaniści i samorządowcy, sprawdzaliśmy podczas konferencji Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Akademii Śląskiej. Karolina Komada. Nowy sposób planowania przestrzennego, czyli tak zwany plan ogólny, ma umożliwić każdej gminie zrównoważony i harmonijny rozwój. Plany ogólne będą regulowały takie podstawowe, zupełnie podstawowe parametry jak funkcja, no i kilka parametrów budowlanych i one dopiero będą miały przeniesienie na decyzję o warunkach zabudowy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plany ogólne mają mieć wpływ nie tylko na rozwój miast, ale także na ich bezpieczeństwo. Pokazało długofalowe planowanie i realizacja zbiornika Raciborzu retencyjnego, ale i te negatywne, gdzie w Kotlinie Kłodzkiej zalane zostały obszary, które nie powinny być zabudowane, a ignorowano po prostu planowanie i zabudowywano tereny retencyjne. Choć na ten moment działają tylko przepisy przejściowe, to gminy i tak muszą już tworzyć nowe plany. W całym województwie śląskim dopiero 113 gmin podjęło uchwały o przystąpieniu do ich stworzenia. Są to m.in. Katowice, Chorzów, Gliwice czy Ruda Śląska. Czasu za dużo nie ma. Najwięcej problemów będą miały mniejsze gminy. One po prostu nie mają pieniędzy. Te opracowania są jednak dosyć kosztowne. Te wszystkie analizy fizjograficzne, które należy zrobić, no to gminy zawsze na tym oszczędzały. To ja nawet dla mnie było niewiarygodne, że w tej chwili obowiązują jeszcze w kilku gminach plany z 1998 roku. Proces jest kosztowny i czasochłonny. Brakuje także osób do wykonywania nowych planów, a te muszą być gotowe do końca grudnia 2025 roku. Osób w Polsce, które są w stanie robić tego typu dokumenty, jest zdecydowanie za mało. Większość pracowni urbanistycznych, które kojarzę, już w tej chwili wyczerpała swoje moce przerobowe, także wiele gmin ogłasza przetargi na zrobienie tych nowych dokumentów i właściwie nie mają w ogóle ofert, zero ofert. Nowe przepisy nie tylko wpłyną na władze samorządowe, wojewódzkie czy na architektów i urbanistów. Dotyczyć będą też środowiska akademickiego. Z tego względu w Akademii Śląskiej zorganizowano konferencję naukową o przyszłości polskich miast. To właściwie nowe rozdanie narzędzi planistycznych, bardzo mocno zalgorytmizowane, bardzo cyfrowe. Musimy reagować na to zarówno jako środowisko architektów, planistów, ale też jako środowisko badaczy, środowisko nauczycieli akademickich. Musimy uczyć na tego studentów, będą to obowiązujące zasady. W związku z tym taka konferencja jak ta dzisiejsza daje nam szansę lepiej zrozumieć, co ustawa w sobie kryje, jakie zagrożenia, jakie szanse. To największa i jedyna reforma planistyczna od 20 lat. Zacznie obowiązywać w styczniu 2026 roku. Uruchomiony zostanie także rejestr urbanistyczny, który zapewni publiczny i bezpłatny dostęp do planowania przestrzennego.